Jeha! Słuchajcie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej o mnie na mojej stronie www.koach.pl. Dzisiejszy temat. Zwiększ swoje znaczenie, poszerzając swoje wpływy. Na początek, zanim w ogóle wejdziemy w temat, to pewna anegdota. Jest tak dobra, że nawet jeżeli ją słyszałeś, to na pewno z przyjemnością usłyszysz jeszcze raz. To jest z książki Johna Maxwella o przywództwie. Opisuje on taką sytuację. Pewnego dnia murarz, który próbował przenieść 300 kg cegieł ze szczytu czteropiętrowego budynku na dół, uległ wypadkowi. Jego problem polegał na tym, że próbował zrobić to sam. Na podaniu skierowanym do firmy ubezpieczeniowej wyjaśnił, co się stało. Gdybym miał znosić cegły na dół, trwałoby to zbyt długo. Dlatego postanowiłem umieścić je w beczce i spuścić je na dół przy pomocy wielokrążka, który przymocowałem na szczycie budynku. Po tym, jak przymocowałem bezpiecznie linę na dole, udałem się na szczyt budynku, załadowałem beczkę cegłami i zawiesiłem ją nad chodnikiem. Następnie zszedłem na dół i odwiązałem linę, trzymając ją tak, aby beczka powoli opadała na chodnik, ale ważę tylko 60 kilo, co spowodowało, że 300-kilogramowy ładunek tak mną szarpnął, że nawet nie miałem czasu, aby pomyśleć o puszczeniu liny z rąk. Kiedy mijałem drugie i trzecie piętro, spotkałem się z beczką, która tymczasem zjeżdżała na dół. Stąd te siniaki i rany na moim tułowiu. Trzymałem się mocno liny, kiedy dotarłem na górę, gdzie moja ręka uwięzła w wielokrążku. Stąd ten złamany kciuk. W tym samym czasie beczka dotarła na dół i z hukiem spadła na ziemię, co spowodowało oderwanie się dna. Bez cegieł w środku ważyła zaledwie 18 kilo, dlatego moje ciało ważące 60 kilo zaczęło zjeżdżać na dół i spotkało się z pustą beczką jadącą na górę. Stąd złamana kostka. Na chwilę zwolniłem, ale zaraz zacząłem opadać na dół i wylądowałem na stosie cegieł. Stąd ten skręcony kręgosłup i złamany obojczyk. W tym momencie kompletnie straciłem rozum i puściłem linę. Pusta beczka spadła na mnie z hukiem, powodując obrażenia głowy. Jeśli chodzi o ostatnie pytanie w formularzu, które brzmi: co byś zrobił, gdyby ta sytuacja powtórzyła się? To chciałbym poinformować, że skończyłem z działaniem na własną rękę. I dzisiaj trochę o tym będzie. O działaniu na własną rękę. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że wszystko jest możliwe dla tego, kto nie musi tego zrobić sam. Ale po kolei, mówimy o Jabesie. W pierwszej księdze Kronik, w 4 rozdziale, jest mowa o człowieku, który wybił się na tle swoich pokoleń, rozwinął w pełni swój potencjał i osiągnął to, co chciał. I analizujemy to, co on wołał do Boga Izraela. Oczywiście to, że wołał do Boga, to Bóg mu odpowiedział, natomiast on wiedział, o co wołać. I dzisiaj będzie dalsza część modlitwy. Mówiliśmy ostatnio, abyś mi prawdziwie błogosławił. Czym są prawdziwe błogosławieństwa? I dalej modli się, abyś poszerzył moje granice. Co to znaczy poszerzenie granic? Poszerzenie granic oznacza po prostu wpływ, zwiększony wpływ. Masz większe granice, masz większy wpływ, masz więcej pola, gdzie możesz uprawiać rośliny, masz więcej pastwisk, gdzie możesz paść owce czy jakieś inne zwierzęta. Chodzi o wpływ, czyli o przywództwo. Ponieważ biznes to relacje, a ponieważ relacje to najwięcej satysfakcji w życiu, więc chodzi o to, że udane relacje, zwiększony wpływ, to, że jesteś bardziej znany, bardziej popularny i bardziej lubiany, może spowodować wiele znaczących rzeczy, nie tylko biznesowych, relacyjnych, satysfakcyjnych i jakichś tam innych, które mogą ci pomóc w życiu. Wielu ludzi myśli, że to ich nie dotyczy, że oni na nikogo nie wpływają. Każdy człowiek wpływa na innego człowieka. Podam dwa przykłady. Jeden z ludzi, na końcu powiem, jak się nazywał, był człowiekiem, którego ojciec był ortodoksyjnym Żydem. Chodzili do synagogi, modlili się, jednocześnie ojciec był znanym biznesmenem. Następnie, na skutek różnych wydarzeń w życiu, przeprowadzili się w inną część, chyba nawet nie kraju, a może i kraju, chyba kraju. No w każdym razie tam już nie było synagogi. Wszyscy ludzie chodzili tam do kościoła luterańskiego, więc ojciec zaczął chodzić do kościoła luterańskiego, a potem zebrał rodzinę i powiedział tak: my jesteśmy Żydami, ale teraz się przechrzcimy, staniemy się chrześcijanami,
ponieważ wszyscy ludzie biznesu z tego miasta i rejonu chodzą do kościoła luterańskiego, więc zostaniemy też luteranami, żeby lepiej prowadzić biznesy. I wtedy ten młody człowiek sobie powiedział: o nie, z tą całą religią to nie jest prawda. To tylko chodzi o biznes. I ten człowiek, który w ten sposób został zraniony taką obłudną postawą ojca, to Karol Marx. Człowiek, który powiedział, że religia jest opium dla ludu. W pewien sposób miał rację, ponieważ religia tym jest. Jeżeli masz religię, a nie masz relacji z Bogiem, to rzeczywiście to jest opium. No ale drugi człowiek, inny przykład. John Maxwell, człowiek, który jest jednym z uznanych światowych ekspertów na temat przywództwa. Jego ojciec już od dzieciństwa na początku płacił mu za przeczytanie pewnych książek, tak, książki Dale Carnegie'ego, potem zabierał go różne szkolenia, pozwalał mu się rozwijać. I ten człowiek rozwinął się tak bardziej, że dzisiaj ma wpływ na miliony, setki milionów ludzi na całym świecie. Więc można powiedzieć, dwaj ojcowie, którzy nie wiedzieli, co wyrośnie z ich synów, jednak mieli na nich wpływ. Bardziej przyziemny przykład. Przychodzisz do sklepu, jest parę minut przed zamknięciem sklepu, chcesz coś kupić, nie kupujesz, ponieważ nie ma, wkurzasz się na sprzedawcę, wyładowujesz frustrację całego dnia na sprzedawcę, sprzedawca wyjeżdża z domu, ponieważ najwięcej wypadków jest spowodowanych tym, że chwilę przed wsiadnięciem do auta ktoś został zdenerwowany, sprzedawca zostaje zdenerwowany i jego auto uderza w inne auto i załóżmy, że ginie. Miałeś wpływ, oczywiście każdy ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, jednak masz wpływ. I w drugą stronę, czasami tego nie wiemy, ale inspirując kogoś do czegoś. Na przykład mój znajomy pojechał kiedyś na szkolenie na temat nieruchomości i tam usłyszał, że o wiele lepiej niż kupować kawalerki jest kupować mieszkania, raczej nieruchomości wielomieszkaniowe, to chciałem powiedzieć. I to jedno zdanie z całego szkolenia tak go zainspirowało, że dzisiaj ma 27 mieszkań w dwóch budynkach wielomieszkaniowych. Także widzisz, masz wpływ, nigdy nie wiesz, jak i na kogo wywrzesz wpływ. Tak samo na ciebie ludzie wywierają wpływ. Wpływ jest czymś, co pomaga nam w życiu lepiej funkcjonować. Co zrobić? Niektórzy mówią, żeby lepiej zarabiać, albo żeby mieć lepsze relacje. Zostańmy przy tych dwóch rzeczach, przy biznesie i relacjach. Po pierwsze, jeżeli chcesz lepiej zarabiać, musisz stać się lepszy w tym, co robisz, ale też bardziej znany przez innych, żeby ludzie widzieli, że masz dobry produkt i żeby jak najwięcej ludzi mogło z tego skorzystać. Druga rzecz, jeżeli chcesz mieć lepsze relacje, to też musisz poszerzyć zakres swojego wpływu, ponieważ zauważyłem to, miałem ostatnio kilka takich rozmów z ludźmi, którzy mówią, męczymy się w naszych środowiskach życiowych. No tak, żeby się nie męczyć, trzeba poszerzyć krąg swoich znajomych. To nie znaczy rezygnować z tych, których mam, ale to znaczy dodać też innych. Widzisz, ogólnie rzecz biorąc, przepraszam, ogólnie rzecz biorąc, żeby zwiększyć swój wpływ, żeby mieć lepsze relacje i lepiej zarabiać, musisz stać się lepszy w tym, co robisz i lepszy w relacjach. W Księdze Izajasza w 54 rozdziale, w drugim wierszu jest powiedziane tak: poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje paliki i wbij mocno twoje, wydłuż swoje sznury i wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo dziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. I tu jest powiedziane jasno, najpierw poszerzasz zasięg twojego namiotu, zasłony twoich mieszkań, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli rozbuduj dom, bo twoja rodzina się powiększa, a tutaj powiedziane poszerz swój namiot, bo się rozszerzysz prawo i lewo, bo twoje potomstwo, czyli tu chodzi o potomstwo, że będziesz miał dużo potomstwa, więc musisz poszerzyć swoje mieszkanie i widzisz, dokładnie o to chodzi. Najpierw troszczysz się o to, co ma przyjść później. Na przykład kobieta jest w ciąży, więc powoli zaczyna kupować ubranka, zaczyna myśleć, gdzie pokój dziecięcy robić. Mało kto, a na pewno nie ludzie odpowiedzialni, nie robią tak, że rodzi się dziecko i wtedy wszystko kupują, szukają, gdzie będą mieszkać albo w którym pokoju będzie dziecko. Widzisz, jeżeli chcesz być lepszy w relacjach, musisz zacząć się zmieniać. Jeżeli chcesz mieć lepszy biznes, musisz zacząć się zmieniać. Jedną z ważniejszych rzeczy jest poszerzyć swój wpływ. I co to znaczy poszerzanie swojego wpływu? Co to jest w przywództwie? Dzisiaj polecę dwie książki Johna Maxwella. Jedna to jest 360-stopniowy lider. Fajnie
Fajne to jest naprawdę, co on mówi, w jaki sposób być przywódcą w różnych wymiarach oraz zwyciężysz, ale nie w pojedynkę. Obie książki, tak samo jak wszystkie inne książki Maxwella, serdecznie polecam, ale te mogą pomóc w tym temacie. Więc chodzi o to, co jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale. Jest bardzo, bardzo długi tekst, więc ja go może tak w skrócie opowiem. Był pewien człowiek, setnik, czyli żołnierz, który miał pod sobą setkę żołnierzy. Jego pewien sługa zachorował. I tu mamy pierwszą rzecz. Kiedy jesteś przywódcą, troszczysz się o tych, którym służysz. Widzisz, ktoś powiedział, po czym rozpoznać prawdziwego przywódcę? Jeżeli, mówiąc obrazowo, idziesz, a za tobą nikt nie idzie, to jesteś zwykłym spacerowiczem, a nie liderem. Ale jeżeli ty idziesz, a za tobą idą ludzie, to jesteś przywódcą. Forrest Gump był przywódcą przynajmniej do czasu. Ale wracamy do tego setnika. A więc ten setnik miał sługę, który zachorował, a ten setnik jest powiedziane, że był bardzo przez niego ceniony. Widzisz, kiedy służysz ludziom, to ty masz z tego satysfakcję. To jest zdrowa rzecz. Kiedy robisz coś i ludzie to doceniają, i ludzie są z tego zadowoleni, i ludzie polecają cię innym, i na drodze tej służby innym ludziom pojawiają się inni ludzie, którzy zaczynają też służyć tobie, zaczynacie się przyjaźnić, rozmawiać. To naprawdę wiele niesamowitych rzeczy. Ja swoją żonę poznałem w ten sposób, że ktoś kiedyś mnie poprosił, żebym przyjechał do innej miejscowości i tam w takim bardzo małej grupie osób podzielił się trochę pewnymi rzeczami, chyba nawet na temat przywództwa, które są zapisane w Biblii. Więc nigdy nie wiesz, co dobrego wyjdzie wtedy, kiedy służysz innym ludziom. Ale tu jest bardzo istotna rzecz zapisana w tym tekście Ewangelii. A sługa setnika bardzo przez niego ceniony. Widzisz, jeżeli będziesz cenił ludzi, którym służysz, oni będą doceniać ciebie. Kiedy będziesz cenił ludzi, którym służysz, oni będą doceniać ciebie. Dlaczego? Ponieważ ludzi bardziej obchodzi, czy tobie na nich zależy, niż to, co wiesz. Jeżeli mój znajomy był kiedyś na szkoleniu i był tam człowiek, który na pewno jest dobrym fachowcem w swojej branży, jednak zachowywał się w sposób, który budził głęboki niesmak. I ten mój znajomy mówi tak: skorzystałem z pierwszego lepszego pretekstu i zaraz po obiedzie zmyłem się. Nie chciałem nawet zwrotu pieniędzy, nie chciałem już mieć nic do czynienia z tym człowiekiem. Wiesz, nie znam osobiście tego człowieka, posłuchałem kilku jego szkoleń czy tam wykładów, które ma umieszczone na YouTubie. Rzeczywiście gość wie, o czym mówi. Natomiast to, co zraziło mojego znajomego, to po prostu charakter. Jest to jedna z zasad życia, że to, co zbudujesz darem, możesz ocalić lub zniszczyć swoim charakterem. Czyli dar to jest twoja umiejętność, a charakter to jest to, jaki ty jesteś. Więc mamy pierwszą rzecz. Poszerzasz swój wpływ, kiedy ludzie, którzy korzystają z twoich usług, albo ludzie, którzy w jakiś sposób, powiedzmy, relacyjny są niżej od ciebie, ty ich cenisz. Jeżeli ich naprawdę cenisz, to zwiększasz swój wpływ. Druga rzecz, która jest też zapisana tutaj w Ewangelii. Kiedy ten człowiek, setnik, usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc, i ci starsi przyszli prosić Jezusa, aby przyszedł i uzdrowił sługę. I kiedy oni przyszli do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Widzisz, ludzie, którzy są z boku ciebie, czyli mówiliśmy, ludzie, którzy są niżej od ciebie, ponieważ im służysz, albo w jakiś sposób są niżej, na przykład dzieci są niżej od rodziców, tak? W tym znaczeniu, że rodzic wie więcej. Ale masz też ludzi na równi z tobą, na przykład w umiejętnościach, albo w statusie w pracy, albo po prostu to są twoi przyjaciele, tak? Czyli ludzie na równi z tobą. Od tych ludzi płynie siła do twojego życia. To ci ludzie przyszli do Jezusa prosić o pomoc. Widzisz, bardzo potrzebujemy, żeby kształtować poprawne relacje z tymi, którzy są na równi z nami. Jeżeli jesteś normalny, nie boisz się zagrożeń,
To rzeczywiście możesz się rozwinąć. Mój znajomy, to będzie przykład z biznesu, potem będzie przykład z relacji. Dzisiaj już tak weszło mi jakoś biznes i relacja, ale to dobre połączenie. Więc mój znajomy, który prowadził biznes w jednym z miast, zrobił tak. Chodził do ludzi, którzy prowadzili podobne biznesy, przyglądał się jak prowadzą i mówią, słuchaj, mógłbyś to zmienić i to zmienić i to zmienić. Oczywiście ludzie pukali się w głowę, wiedzieli kim on jest i mówili tak, gada tak, po to, żeby zniszczyć mój biznes. Ale on naprawdę chciał, żeby im się powiodło. Ponieważ uważał, że takich sklepów jak on ma, jak oni mają, może być wiele w tym mieście. Co więcej, był pasjonatem tego, co robił i naprawdę mu zależało. No miał takie myślenie w tamtym czasie. Ci ludzie pukali się w głowę. Po czasie zrezygnował, tak? No bo wiesz, jeżeli gdzieś ci nie szanują, to już tam nie chodzisz. On widział, że oni pukają się w głowę, że może i z grzeczności się uśmiechają, albo niektórzy wręcz są chamscy i arogancy, więc przestał do nich chodzić i im doradzać. Taki gratisowy konsulting mieli, nie skorzystali. No okej. Po jakimś czasie jego sklep się rozwinął, potem powstały kolejne. W pewnym momencie miał 5 sklepów. Przynajmniej 2 z nich to byli ludzie, którym on kiedyś doradzał, ale oni nie posłuchali jego rad, ale po czasie, widząc jego przyjazną postawę, przyszli do niego i powiedzieli, dołączymy do ciebie, zrobimy sieć, my chcemy tylko to, żebyśmy byli kierownikami w tych swoich sklepach. Widzisz, kiedy jesteś na równi i traktujesz ludzi na równi, stąd płynie siła. Pomyśl, chociażby w relacjach, tak? Kiedy dzielisz swoją radość, ta radość się pomnaża. Kiedy dzielisz swój smutek, twój smutek staje się mniejszy. Więc warto jest dbać o relacje z ludźmi, którzy są na równi z tobą, ponieważ stąd płynie siła do twojego życia. I co więcej, co się działo? Jezus idzie, żeby uzdrowić tego sługę setnika. Gdy był już niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie. Innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze czyń to, a czyni. Gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwrócił się do towarzyszącego mu ludu i rzekł. Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem, a ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowego. Widzisz, i tutaj jest kolejna rzecz. Ludzie, którzy są nad tobą, od tych ludzi płynie mądrość. Ten sługa zrozumiał tą zasadę i powiedział to w niesamowite jedno zdanie, którym można by rozważać godzinami. Ja to skrócę oczywiście, sam możesz sobie porozważać, jeżeli masz wolne godziny. Mówi, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. Czyli on rozumiał, ja jestem podległy innym i dlatego mi podlegają inni. On rozumiał zasadę autorytetu. Więc kiedy ten człowiek, setnik, przyszedł do Jezusa, to on wiedział, że Jezus może o wiele więcej niż on. On nie mógł pomóc temu słudze, chociaż bardzo go cenił. Wiedział, że Jezus jest w stanie pomóc, ponieważ jest ponad. I to jest ważne, potrzebujemy w życiu autorytetów, ludzi, którzy mogą więcej niż my, ludzi, którzy mogą wprowadzić jakieś wartości w nasze życie, których my sami nie mamy, ludzie, którzy, krótko mówiąc, mogą dokonać to, czego my nie możemy. I ciekawa rzecz, w Księdze Jakuba jest powiedziane, że mądrość płynąca z góry jest. I to jest mowa, na czym polega prawdziwa mądrość, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, mądrość płynąca z góry. Widzisz, jeżeli masz nad sobą jakieś autorytety, które uznajesz i respektujesz, to z tych autorytetów płynie do twojego życia mądrość. A mądrość bardzo się przydaje w życiu. W przypowieściach Salomona 8:18 jest personifikacja mądrości, czyli mądrość jest przedstawiona jako osoba. I ta mądrość mówi tak, u mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. Jeżeli chcesz bogactwa, sławy, trwałego dobra i powodzenia, to potrzebujesz znaleźć mądrość. I werset wcześniej jest powiedziane tak. Mądrość dalej mówi o sobie. Miłuję tych, którzy mnie szukają, a którzy mnie gorliwie... Przepraszam, za szybko przeczytałem. Zbiłem 2 wersety w jeden. Jeszcze raz. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdą mnie. Więc mądrość mówi, że trzeba mieć to pragnienie mądrości, trzeba jej gorliwie szukać. I w jaki sposób szukamy mądrości? Szukając ludzi, którzy są mądrzejsi od nas, żeby się od nich uczyć. Ponieważ mądrość zawsze płynie z góry. Widzisz, bardzo krótko powiedziałem o tym,
że musisz cenić ludzi, którym służysz, bo większość ludzi przy zdrowych zmysłach o tym wie. Jeden z ludzi, kiedy byliśmy na Contest Campie, fajna impreza, polecam, jak będzie następna, żebyś też pojechał. Więc kiedy byliśmy na Contest Campie, jeden z ludzi, mówiąc o swoim biznesie, który chce zakładać, powiedział tak: uważam, że poziom usług w Polsce jest na niskim poziomie. Dlatego wystarczy niewiele, żeby zwiększyć ten poziom usług i myślę, że wtedy klienci do ciebie przyjdą. Fajnie ma przemyślany ten biznes. Myślę, że mu się uda i pozdrawiam go teraz, jeżeli mnie słucha. Natomiast myślę, że właśnie tak to jest, że wielu ludzi rozumie, że jak będziesz dobrze służył innym i będziesz ich cenił, to ci się opłaci. Druga rzecz, rozumiemy, że potrzebujemy przyjaciół, zdrowych relacji, które by nas wspierały. Natomiast wielu ludzi buntuje się przeciwko autorytetom. I oczywiście są głupie autorytety i niekompetentne. Ja robiłem sobie test osobowości kilka lat temu. Jedna z rzeczy, która mi wyszła w teście i która mi dużo wyjaśniła, to jest to, że ja mogę mieć przełożonego. Ja mogę mieć kogoś, komu podlegam. Pod jednym warunkiem, że on będzie kompetentny. Myślę, że ludzie, którzy słuchają takiego radia jak Kontestacja, ludzie nakierowani na ideę wolności, bardzo cenią sobie wolność. I to jest w porządku. Jednak wolność nie jest samowolą. Chodzi o to, że są ludzie, którzy na maksa się uzależniają od innych i to jest bardzo chore. I są ludzie, którzy na maksa starają się być niezależni od innych. Bo trzeba wejść w zdrową zależność. Tak jak Jezus wszedł zdrową zależność ze swoim ojcem, dlatego mówił, robię to na ziemi jako człowiek, wszystko to, co ojciec mi polecił uczynić, czyli miał zdrową zależność. Miał zdrową zależność z rodzicami, dopóki jeszcze był niepełnoletni. Miał zdrową zależność i dlatego, kiedy spotkał człowieka, który też rozumiał zasadę zdrowej zależności i mówi, ja sam podlegam władzy i dlatego mam pod sobą żołnierzy. Twój wpływ się zwiększy, kiedy ty nauczysz się w dobry sposób korzystać z tego, co mają inni. Na przykład, zobaczyłem, jak mi to pomogło. Przez lata mówiłem do ludzi. Dużo się uczyłem jako bardziej samouk, byłem na jakimś tam kursie, który uczył przemawiania. Natomiast po pewnym czasie zobaczyłem, że są ludzie, którzy mają w przemawianiu coś, czego ja nie mam. I postanowiłem uczyć się od tych ludzi już bardzo świadomie. To mi pomogło się rozwinąć. To mi pomogło poszerzyć warsztat moich umiejętności i to mi pomogło poszerzyć wszystko to, co robię. Więc zachęcam cię do tego, abyś ukształtował, abyś zwiększył wpływ w swoim życiu. Zwiększony wpływ to zwiększona satysfakcja. Zwiększony wpływ w biznesie to zwiększone dochody. I przypomnę pokrótce. Jak zwiększyć swój wpływ? Po pierwsze, doceniaj ludzi, którym służysz. Po drugie, wzmacniaj tych, którzy są wokół siebie i przyjmuj siłę, która płynie od nich. I po trzecie, korzystaj z mądrości ludzi, którzy są nad tobą. I tutaj polecam ci proste ćwiczenie. Weź kartkę papieru i długopis. Jeżeli potrzebujesz na to chwili czasu, to zatrzymaj teraz audycję. Następnie w środku napisz swoje imię. Kiedy napiszesz swoje imię w środku, narysuj strzałkę. Nad strzałkę, która idzie od imienia w górę, tak? Drugą strzałkę, która idzie od imienia w dół i dwie strzałki, które idą od imienia w bok. Tak, mam nadzieję, że nie jest zbyt skomplikowane. Czyli strzałka idąca od imienia w górę i strzałka idąca od imienia w górę, tam napisz, jakie są twoje w życiu autorytety, w jakich dziedzinach? Kto jest dla ciebie autorytetem, jak i w jaki sposób się od niego uczysz? Następnie strzałka w bok, ta w prawo idąca, to są twoi partnerzy biznesowi. Następnie strzałka w bok, w lewo idąca, to są twoi przyjaciele. Następnie strzałka idąca w dół, to są ludzie, którym ty służysz. Napisz sobie, jacy to są ludzie i przyjrzyj się... Przepraszam, jakaś chrypa mi dopadła, chyba dlatego, że jeszcze nigdy tak wcześniej audycji nie nagrywałem. Ale mniejsza o to. Więc przepraszam za tą chrypę. Natomiast popatrz, jak traktujesz ludzi, którym służysz. Jeżeli na to spojrzysz, to wiele wniosków przyjdzie ci bardzo trafnych do twojego umysłu, więc
Zastosuj to, co przyjdzie ci do głowy. Jeszcze raz polecam książki Maxwella, które mogą ci bardzo w tym pomóc. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że nadal szukam ludzi, którzy chcieliby zostać szkoleniowcami albo coachami oraz ludzi, którzy organizują szkolenia, które są prowadzone ze środków unijnych. A tobie dziękuję, że wysłuchałeś tej audycji. Pozdrawiam. A jeszcze na koniec pozdrowień, gdyby ktoś chciał zostać szkoleniowcem albo znał tych ludzi, którzy organizują jakieś szkolenia ze środków unijnych, to napisz do mnie. Oczywiście możesz napisać na dowolnego maila. Mam ich 3. Jeden z nich to jest andrzej@koach.pl. Więcej informacji albo też numer telefonu na stronie www.koach.pl. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję też, że byłeś cierpliwy dla tej mojej chrypy i że dosłuchałeś podwójnego zakończenia. Pozdrawiam serdecznie. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchajcie kontestacji.